Alas, i witam was w kolejnym odcinku z World Conqueror 4 mod 2018. I wiecie co? Twórca tego moda cały czas update'uje tą grę. Pojawiają się kolejne nowe kraje. Takie jak zachodnia Sahara, Libia, Tunezja, Algeria, Maroko. No i wiecie, też w końcu nie ma tej Jugosławii, co była tamta i wiecie, to są wprowadzone kraje, tylko brakuje mi na przykład tutaj Macedonii. Tutaj, o, nie widzicie tego pewnie. Trudno. I nie wiem, no. Czarnogóra mogłoby być powiedzieć na przykład tutaj. O, obok tego Sarajewa. Nieważne, to są moje takie prywatne te. I zmieniło się to, że Białorusia jest po stronie Rosji. I niestety, żaden z was nie napisał nic w komentarzu. Dlatego będę grał Rosją, no, która jest strasznie mocna i to nie wiem, czy to będzie mi dawać jakikolwiek fan, ale zaczynajmy naszą przygodę. No! Tak się powinien zaczynać każdy film. Prawilnie się to nazywa. Dobra, na szybkiego. Bo czy chciałem wam coś powiedzieć? Nie. No nic, wam po prostu nie mam na razie do przekazania. W sensie takim, że no co ja wam mogę powiedzieć? No ostatnio że ostatnio mało nagrywam. Nie sądzę, że tak mało. W sensie nagrywam, myślę, że nawet dosyć regularnie. Jak na mnie powód, rzeczywiście, bo dla niektórych to nie jest regularnie. Dla niektórych to jest gorzej niż regula. Dla niektórych to może być na przykład gorzej niż rzadko, ale wiecie. Dla mnie jest spoko, w sensie. Nie wiem, jakoś chyba zbytnio was nie muszę karmić co tydzień nowymi rzeczami. O. Jakoś chyba aż tak głodni nie jesteście, żeby was będę musiał karmić. W sensie. Aż tak chyba nie potrzebujecie wszystkiego, prawda? Bo jakbyście potrzebowali, to dawajcie więcej łapek w górę i piszcie w komentarzach: o, na początku już się sprzedałem, jej. Już zaczynam gadać o łapkach. Jestem zachłanny, wszystko o łapkach, no. W ogóle komonek na razie, znaczy wiecie, kiedy to nagrywam, nie wiem, czy on wrzuci coś nowego, czy nie, ale on troszeczkę nie nagrywa, w sensie Swords and Zombies i wiecie. No tak zauważyłem, że nasze kanały po prostu stoją w miejscu. Jakoś to za bardzo nie chce ruszyć do przodu. Nie chce się poszerzyć o, powiedzmy coś nowego. W ogóle przejąłem, że to jest fajna siedziba NATO. No, siedziba NATO. Nie wiem. W sensie, to znaczy w grze tam jest siedziba NATO. Nie wiem, gdzie jest tak naprawdę siedziba NATO, ale no. Spostrzeżenie Harta 2017 Quality content. Ej, jestem. Dobra, nieważne w każdym razie. Dlaczego to jest elektrownia atomowa? Tutaj nie ma. Może przy rakietach jest tylko. Może także może być przy rakietach na przykład. O, to by było akurat. To jest tak po prostu, w sensie to też szaura, że jest przy rakietach, to też ma, tak, ma mało sensu. Lepiej się teorie, przy jakich obiektach mogą się znajdować elektrownie atomowe, w sensie wiecie. Bo rozumiem, że to jest tam, gdzie są miasta z tam, miasta, w którym może być wytwarzana broń nuklearna, to rozumiem. Na przykład koło Lyonu jest. Wiecie, to nie jest przypadek koło Londynu, niedaleko Londynu i niedaleko Manchesteru, sorry. To gdzieś był też jakiś okręt, w sensie, ale już go chyba, nie, to było w innym modzie, sorry. Nie, bo mam naprawdę dużo modów, niektóre mogą mi się mylić, ale nie bijcie, no proszę, no każdy się może pomylić, no prawda?
Każdy się może, no, raz pomylić, no. Tylko, żeby to nie było takie regularne. Kurde, już 5 minut gadam o niczym i nie chcę jakoś zbytnio, nie, jakoś zbytnio mi nie idzie granie. Kurde, tak to jest. W ogóle, co chciałem powiedzieć. Jako, że, tak powiem, już grałem z, już, na przykład jest taki mod jak World at War, to jest dowódca trójki bodajże. Ten pawilon jest bardzo fajny. Bardzo bym chciał nagrać z tego serię, tylko jest jeden problem. Że to jest też pośrednio mody z dużej mapy, to no. Troszeczkę, jakby to powiedzieć, lekko nie będzie. O! Ja nie. Ej! Nie przeszkadzajcie mi w moich merytorycznych przemyśleniach. O kurde. Widzę. Wtedy wszystko mam wrażenie, że pada jak domki z kart. W sensie. Dobra. Kurde, żeby to tak się zmieściło w 14 minutach i będę zadowolony. Quality seria. W ogóle czego nie nerfują Niemców? W sensie Niemcy mają mniej czołgów niż Polska i tak Polacy mają mniej czołgów niż Rosy. W sensie fuck logic, tak troszeczkę na to wychodzi. Sorry, że tak nuca, ale mi się pewna nutka podoba. Poza wyszło w morze przecież. Dobra, nie, to nie jest proste. Za ile mnie to zbiło? Dobra, szybko, go Power Rangers. I myk. I teraz będzie i myk w kiju. Ej, to źle brzmi. To tak źle brzmi. Nie. Czego tak to źle brzmi? Halo, tak się nie robi. Ile, jaki to jest poziom? Nie, pierwszy. To trzeba ulepszyć to na drugi. Aha, to niezłe ulepszando. Dobra. Nie wam się nie stanie, dostaniecie jedną atomówką. Ale będziecie mieli bardziej merytoryczne przemyślenia. To dotyczące życia. O, i myk. O nie, ekran mi się na chwilę przyciemnia. Zawsze są takie bugi, kurde. Bugi. W ogóle. O, już się naprawiło. Może wy tego nie widzieliście, nie wiem. Aha, już, no i mnie nie stać, no. No bo jestem biedny i też jestem troszeczkę zapominalski. Ej, w sensie nie mam dla was. To jest taki po prostu gameplay i tyle. W sensie nie mam dla was w ogóle lepszego do przekazania. Muzyki nie będę puszczał, bo to ile są takie arabskie nuty, że po prostu jest aż trudno trzymać przy nich koncentrację. W sensie. No, po prostu nie. Po prostu nie. A jeżeli żebym puścił jakąś fajną nutę na następny odcinek, zostawcie dwie łapki. O, dwie łapki. Potem motywuję, bla 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 bla, bo z tego zdechnę, bla bla bla. No. Merytoryczne przemyślenia. Bardzo.
Bardzo merytoryczne. To wszystko trzeba wyklikać, ja nie będę patrzył, to wstępuje do wojny, bo mi jest tak potrzebne, jak wiedzenie, co Chińczyk jadł na śniadanie. Jak to jest, właśnie nigdy nie słyszał tekstu, co Chińczyk jadł na śniadanie, to jesteście... No to nieważne, nieważne, no... No, nieźle wyleciało, przyznam. Ja zaraz się bawię tymi atomówkami. W sensie, róbcie, mi challenge, na przykład nie używaj atomówki challenge i wygraj na przykład kampanię, czy coś podobnego, nie wiem. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. To by było fajne i w ogóle by było niezłe i w ogóle by było... To byłby quality content, jak dla mnie. Tak, quality content. W stylu Ark. Ech. A nie ma lądowania na ziemi. Ha, 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 ha. Zniszczę was. I teraz już sobie nie zapomnę o tym. Ha, 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 ha. No, Rokossowski mi został i Hitler jeszcze. A ty Hitlerze. A ja Rokossowskiego dam, bo Hitler... Bo co do Hitlera, mam inne plany. To tak creepy. To tak niepokojąco zabrzmiało teraz. Wiecie, że mam to... O nie, no... No serio, seriously. Ale co, nie, no mam do Hitlera inne plany, tylko... Nieważne. Ej, właśnie... Myślę, że bardziej ta elektrownia na Białorusi... To bym powiedział w sensie, że to chodziło... Mogłoby to chodzić tak... o elektrownię w Czarnobylu. No, to byłby to taki... Wiecie, the prank, bro, ale jako, że to jest głęboko na Białorusi, to nie, to nie. To raczej o to nie chodzi autorowi i raczej to po prostu chodzi o to, że to jest na Białorusi, czy w sensie taka elektrownia atomowa. Bo jestem coś na Białorusi, słyszałem, ale nie wiem, może zrobię według mapy. Tej, wiecie, normalnej. Nie wiem. Ty, no nie wiem. Nie będę tego dokończał. O, 13 minut, jeju. Ale to szybko zleciało, dobra. Myślę sobie, że w tym momencie zakończymy odcinek. Jak wam się podobał, zostawcie łapkę, suba, komentarz i no i cześć, na razie.